Kolejny raz polska młodzież z kraju i zagranicy została nagrodzona w prestiżowym konkursie Patria Nostra. Poprzez krótkie etiudy przedstawiane są w nim najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Propagowanie wiedzy o historii Polski, pielęgnowanie patriotyzmu i budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków to główny cel konkursu Patria Nostra. Zadanie konkursowe to są filmy na tematy historyczne, które trwa około 45-50 sekund. Z powodu koronawirusa nie przyjechało wiele zagranicznych drużyn. Polonia z Danii w swojej etiudzie przypomniała legendarny mecz Polska-Rosja z 1957 roku. Cieślik strzela, gol! 1-0 dla Polski! Mój kolega był Gerardem Cieślikiem, a ja byłem rosyjskim bramkarzem i pan Gerard Cieślik strzelił właśnie rosyjskiemu bramkarzowi gola. Moment narodzin świętej Kingi to etiuda szkoły polonijnej z Francji. Moment narodzin jest bardzo ciężko uchwycić, w związku z czym matka przyszłej Kingi królowej była już w zaawansowanym stanie, czyli tuż przed porodem. Kreatywnej młodzieży został jeszcze miesiąc na zgłaszanie się do kolejnej edycji konkursu. Trzeba być dumnym z tego, że jesteś Polakiem, bo Polakiem, jeżeli jesteś nawet za granicą, to na zawsze pozostajesz. Agnieszka Kapłon, Polonia 24.